No ja do tego tematu do końca nie znałem, bo to podpisał mój zastępca, bo miał takie uprawnienie. I oczywiście umarzać nie możemy takich rzeczy, to nie wolno. Tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. To jest kolejna skarga i pan Szawia dobrze wie przez kogo napisana, gdzie nas te osoby, albo te same osoby ciągle skarżą lub odwołują się. Więc jakby to napisała osoba niezwiązana z polityką lokalną, jakoś tak, to prawdopodobnie, no tak, faktycznie może byśmy gdzieś tutaj coś popełnili, ale to jest kolejna skarga osób, które no, czy osoby, które no, próbuje tu wpływać na pewne rzeczy. Pan wie doskonale, kto, pan się z tą osobą spotyka, ale... rozmawia, co do tego mi nic, nie? Może pan nie, to akurat mi nie obchodzi. Tylko to jest... No inaczej się to traktuje, jak to jest kolejna skarga tej samej osoby. Dziękuję bardzo, proszę państwa. No ja tu nie wierzę, żeby i panu Szawia nie maczał w tym panu. Nie wiem, skarga była podpisana przez jedną osobę. Proszę państwa. No ale bo nie chcę podpisać. Jako radny to powinien odstawać za mnie. Powinien podpisać. Ja powiedziałem, przykro mi, że są takie osoby w naszej parafii, które działają, tak jak mówię, można powiedzieć, przeciwko temu. Ubolewam nad tym i z mojej strony ja mogę przeprosić tylko pana skarżącego, że ludzie się dobrze bawili. Że się ludzie dobrze bawili. Przepraszam, że mają sekretarz, przepraszam panią skarbnik, przepraszam panią Hanie, że tyle zamieszania było w związku z tym piknikiem, ale niestety no, mamy takie osoby na naszym terenie i ja tego. I mój apel do tej osoby, jeżeli nie chce się angażować w społeczne rzeczy, to nie po prostu nie przeszkadza. To jest mój apel, moja prośba. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja tylko mogę mieć pretensje do prasy, bo w prasie oczywiście zostaliśmy ocenieni, że nikt z prasy kolejny raz nie zapytał się o zdanie czy stronę naszą argumentację. No nikt się zapyta. Pisze się artykuł, znów oszczernia się różne rzeczy i no to jest brak obiektywności. Ja to jest nic. Kolejny raz, no jest mi bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, wystarczy. Nie widzę. Ja chciałem uprzedzić, że ze względu na to, że tutaj jest w skardze moje nazwisko, to zaznaczam, że ja nie będę brał udziału w głosowaniu. Myślę, że będzie tu zasada. Uchwała numer 22/179/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Poświęcimia. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 227 i 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku wobec postępowania administracyjnego Rada Gminy Poświęte uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 1 czerwca 2017 roku na działalność wójta gminy Poświęte złożonej przez MK oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej po przedmiotowej sprawie z dnia 13 czerwca 2017 roku Rada Gminy Poświęte skargi uznaje za. I tutaj będzie głosowanie. Paragraf 2. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 13 czerwca 2017 roku oraz wyjaśnienie wójta gminy Poświęty z dnia 12 czerwca 2017 roku stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do uzasadnienia uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Poświęty. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów jest za przyjęciem, za uznaniem skargi za zasadną? Kto jest przeciw?
miesiące pracy. Kto się wstrzymał? Jedna osoba za. 13 głosów. Uznał, że skarga jest bezzasadna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do... Następna skarga będzie na piszącą przeciwną. Dobrze, mieliśmy głosowanie, to by mam powiedział pani prawnik. Musimy przegłosować tę uchwałę. Kto z pań, z pań? No, może przeczytam jeszcze raz. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Poświętne, to jest uchwała nr 22, łamane na 179, łamane na 29 czerwca 2016 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 227 i 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku wobec postępowania administracyjnego Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 1 czerwca 2017 roku na działalność wójta gminy Poświętne złożonej przez MK oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie z dnia 13 czerwca 2017 roku Rada Gminy Poświętne skargi uznaje za bezzasadną. Paragraf 2. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 13 czerwca 2017 roku oraz wyjaśnienie wójta gminy Poświętne z dnia 12 czerwca 2017 roku stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do uzasadnienia uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi, powierza się przewodniczącego Rady Gminy Poświętne. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 głosów za, 1 przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Proszę bardzo. Czy są pytania? Może oddamy głos pani skarbnik. Proszę bardzo. Trochę oddać, to pewnie, żeby emocje opadły. Zmiany w budżecie mamy bardzo istotne, duże zmiany w budżecie. Po pierwsze, zmienia nam się deficyt. No i jeszcze wrócę do tego, że państwo macie przed sobą materiał, projekt uchwały zmian w budżecie poprawiony w stosunku do tego, co było tam rozłożone dwa tygodnie wcześniej, tak? Doszła nam jedna decyzja na 17 tysięcy i też jeszcze zmiany związane z wprowadzeniem do dochodów, z wydatków niewygasających i w międzyczasie też związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie drogi w Las Powiśnie. Także te zwiększenia państwo macie teraz w tej wersji dzisiaj otrzymanej. Deficyt ustalamy, zwiększamy do wysokości 3 207 104 24 grosze. Z czym to jest związane? Związane jest to ze zwiększeniem wydatków, czyli tak jak w paragrafie pierwszym macie państwo zwiększenie planu dochodów o 94 581 złotych 50 groszy, a zwiększenie wydatków jest o kwotę 688 293 złote 74 grosze. I w związku z tym zwiększa nam się deficyt, który oczywiście musi zostać czymś pokrytym. Ponieważ jest to związane głównie z wydatkami inwestycyjnymi, z wodociągowaniem gminy i z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę
która początkowo była planowana zgodnie też z planowanymi wydatkami na inwestycje wodociągowania gminy na odcinku Ranczaje do kwoty niższej. W związku z czym zostaje tutaj też uruchomiona część środków zaoszczędzonych z poprzednich lat, z poprzedniego roku. I wypada nam tutaj w początkowej uchwale budżetowej był planowany kredyt, natomiast z tego kredytu w tym momencie od tego kredytu odstępujemy. Zostaje nam tylko ta pożyczka na 2 715 501 zł 30 groszy. I tutaj należy jeszcze dodać, że to jest oczywiście kwota ustalona według kosztorysu. Teraz, tak jak wójt na wstępie sesji wspominał, jest prowadzone sprawdzanie postępowania przetargowego na tą inwestycję. I jeżeli zostanie podpisana umowa z wykonawcą na niższą kwotę, jeszcze będziemy tutaj to korygować, bo automatycznie przy korekcie w dół tej pożyczki będzie również tutaj korekta i zmian w budżecie, czyli zmniejszenie będzie i deficytu, i planowanego zadłużenia. To jeżeli chodzi ogólnie o zmiany, globalnie patrząc na budżet. Szczegółowo teraz tutaj Państwo macie w załączniku drugim, jeżeli chodzi o plan wydatków, rozpisane, w jakich działach, rozdziałach te zmiany następują. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, w dziale związanym z wodociągowaniem gminy mamy zwiększenie na projektach. Mamy również w transporcie, ponieważ jest ta droga w Laskowiźnie tutaj jako nowa inwestycja się pojawia, z tym dofinansowaniem 45 tysięcy. Z budżetu środków własnych przeznaczamy 100 tysięcy, łącznie koszt inwestycji 145 tysięcy. W związku też z jakimiś tam tutaj wewnętrznymi szkoleniami z obrony narodowej, też przesunięcie o szkolenia w związku z strażnikami, tam też chyba bezpieczeństwo samochodu. Jeżeli chodzi o oświatę z inwestycji, wprowadzane są nowe zadania, te, które w zeszłym roku były też planowane. Te zadania nie zostały wykonane do końca, środki zostały z tych zadań, w związku z czym też te nowe zadania są tutaj wprowadzane. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to przy szkole w Ręczajach już jest załącznik numer 3, tak trzeba sobie przejść do załącznika numer 3 w dziale właśnie 801. W Ręczajach nowych jest planowana ta modernizacja nawierzchni parkingu. Oprócz tego tam przy tych Ręczajach jest również planowane remontowanie szamba. Trzeba te dwie inwestycje ze sobą połączyć i odpowiednio je wykonać. Tutaj na wniosek również pani dyrektor i tam wcześniej też była sprawa poruszana przy szkole w Międzylesiu doposażenia instalacji elektrycznej. Także nowe zadanie, doposażenie tej instalacji na 29 tysięcy i pozostałe pozycje bez zmian. Dalsze zwiększenia dotyczą ochrony zdrowia, czyli nasz ośrodek zdrowia, jest tutaj planowany remont, taki na większą skalę, wprowadzane są środki w kwocie 110 tysięcy złotych i 1000 złotych akurat na tutaj zastępstwo, jeżeli chodzi o panią sprzątaczkę. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to są zmiany właśnie wynikające głównie zwiększenie środków w zakresie dożywiania. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska. Tutaj również uruchamiamy środki z poprzedniego okresu, z wcześniejszych lat. Z nadwyżki dokładamy do zakupu usług pozostałych 43 712 złotych 94 grosze.
i pozostałe środki zwiększeń w oświetleniu. Jest nowa inwestycja, oświetlenie międzypole 28 zwiększenie. Oraz początkowo tam były planowane w Ręczajach niższe środki, w tej chwili też po aktualizacji dokumentacji mamy zwiększenie tych środków do 49 tysięcy złotych. I pozostałe zmiany to są już drobne zmiany, tutaj przesunięcia z kultury fizycznej, żeby pokryć tam zapotrzebowanie przy szkoleniach związanych z obronnością narodową. Także jeżeli chodzi o zmiany, chyba wszystko powiedziałam. Państwo mają w uzasadnieniu. To co najistotniejsze, tak jak mówiłam, uruchamiamy, jest załącznik numer 4, który Państwu pokazuje dokładnie, jak te przychody i rozchody się kształtują, ile wolnych środków jest wprowadzanych, ile jest planowanych do zaciągnięcia pożyczek, ile z tego idzie na deficyt, a ile z tego idzie na rozchody, czyli na spłaty kredytów dla. No i to wszystko teraz. Proszę o pytania. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o Dobraniec, chciałbym zapytać, czy jakieś umowy już zostały podpisane, czy jakąś część tych planowanych wydatków inwestycyjnych w szkole została zrealizowana, czy jakiekolwiek umowy na pewno już są podpisane. Druga rzecz, chciałem zapytać o tą nowe zadanie inwestycyjne dotyczące oświetlenia Czaje Kolno. Czy to jest na wniosek? I generalnie chciałbym też zapytać, jakie wnioski wpływają? Czy jest sporo wniosków o zmiany w budżecie? Tak. I jeszcze tutaj taka jedna sprawa, drobna może, ale jest planowany zakup sprzętu sportowego na założenie siłowni zewnętrznej w Dobrańcu. Nie widziałem tego wcześniej nigdy w budżecie. Chciałbym zapytać, na jakiej działce to będzie zlokalizowane? Proszę bardzo. Jeszcze... Mogę odpowiadać, bo pytań nie zapomnieli. Więc tak, pierwsze pytanie dotyczyło Zabrańca. To nie, ja nie podpisałam jeszcze żadnej umowy na pracę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Zabrańca, jest nie w trakcie. Wszystko pan radny będzie widział, jak podpiszemy tę umowę, a poza tym zaprosimy na otwarcie. Jeżeli chodzi o teraz o siłownię. Siłownia była wprowadzona w projekcie budżetu na rok 2017 na złożony wniosek do budżetu, który był złożony przez stowarzyszenie. Jest to zadanie od początku roku. Czyli od momentu uchwalenia budżetu jest to zadanie od początku roku w budżecie. Żadnych zmian do dnia dzisiejszego tam nie było. Stowarzyszenie zgłosiło, czyli to nie do talentu będzie zrealizowane, tak? Nie, jeżeli zadanie... Pani, no przecież interesuje się swoją siłą. Ja mam powiem od strony budżetu, tak? Jeżeli zadanie jest prowadzone w budżecie gminy, to jest to zadanie gminy. Czyli gmina zakupuje sprzęt, teraz w zależności od tego, gdzie chcę usytuować, tak, to może powierzyć go w użytkowanie na przykład. Może ja wypaczę. Doszliśmy do takiego wniosku, że po prostu i taniej, i bezpieczniej może dla tego sprzętu i z korzyścią dla dzieci. Dla tych dzieci, które chodzą do Zabrańca do szkoły. Mamy zamiar, ja już uzgodniłem z panią dyrektor w Zabrańcu, że ten sprzęt umieścimy na terenie szkolnym. W takim razie, czy to nie powinno być pod jakąś inną pozycją? Jaką?
No bo to jest wydatek w takim razie chyba na jest środek. Wydatek gminy, zakup sprzętu. To no dobrze, dziękuję. Ja krótko chciałem być. A że miałoby to być w... Głównie w jakim celu to ma służyć, tak? To ma służyć głównie działalności tutaj dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla... Proponujemy tam zrobić furtkę po ogrodzeniu w samym rogu, także żeby mogli korzystać z tego mieszkańcy, a i uczniowie teraz już będą starsi, będą korzystać. Także jest to w trakcie ustalania i miejmy nadzieję, że to ruszy w jakości. Proszę bardzo, jeszcze są... odpowiedź na pytanie jeszcze pana w sprawie wniosku zmian do budżetu. Wnioski do zmian do budżetu składają jednostki, które mają budżet pod gminą, natomiast, czyli na przykład GOPS, referat oświaty składa takie wnioski, osoby też zewnętrzne i część zmian jest tutaj wewnętrznie ustalana już jak gdyby bezpośrednio z wójtem, tak? Bo to są zmiany, które wójt proponuje, więc te zmiany wprowadza bezpośrednio wójt. Jeżeli chodzi o wnioski. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Proszę bardzo. Ja jeszcze powiem. Chcę zapytać się o tą modernizację drogi gminy Wiecowości Ospolitna. Tam jest 145 tysięcy. Chciałem zapytać, za ile to jest mniej więcej metrów? Czy to jest z danego projektu, o ile mi wiadomo, tam było chyba 700, 350 chyba zostało. Czy to jest te 350 metrów, czy jest coś więcej? Ponieważ tak przeliczam mniej więcej drogę, co robiliśmy w Bory, to jest tam 800 tysięcy za 3 km, a to jest za te 350 metrów. To była to spora w sumie kwota, chyba te 165 tysięcy, czy coś więcej jest tego? To jest jedno pytanie, jeśli mogę jeszcze jestem przy głosie. Ja chciałem zapytać się jeszcze przy zmniejszeniu planu wydatków na szkołę zespół szkół poświętnym 75 tysięcy na centralne ogrzewanie. Czy ktoś się pomylił po prostu w obliczeniach, czy coś, bo 75 tysięcy na centralne ogrzewanie to jest dosyć sporo. W związku z tym, czy jest po prostu zamiar jakichś materiałów zrobiony, czy powiedzmy, bo podejrzewam, że jeśli był rozwijany kosztorys inwestorski, to były wytyczne, z jakich materiałów chcemy zrobić, jakie grzejniki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te 75 tysięcy to jest kwota dosyć pokaźna. I z czego to wynika? Czy z jakichś tam niedoszacowań po prostu tego, co będzie robił, czy po prostu zamienić materiał? Dziękuję. Szanowni Państwo, problem polega na tym, że droga Wola-Ręczańska, Wolec-Kroska, Kruczkowizna, oczywiście kosztorys i wszystko opiewały na dużo większą sumę. Mi tutaj tak bardzo nie zależało na, zaraz to dziwne, na oszczędności pieniędzy, bo sporo było dofinansowanie unijne. Co mogę zrobić, jeżeli w przetargu wychodzi niższa cena i wykonawca udowodnił, że wszystkie materiały są zgodne z atestem, wszystkie te jest inspektor nadzoru, nie z kosztorysem, który to sprawdza, zatwierdzają, że tak. No i nie ma wyjścia. Trzeba z najniższą ceną podpisać umowę. Taki przykład mieliśmy też tutaj w szkole, w zespole szkół poświętnym, gdzie oferta była sporo tańsza. Oczywiście to wszystko w ramach przetargu, wysyłamy zapytania, czy ewentualnie nie ma żadnych zmian, przede wszystkim materiałów, czy wszystkie materiały są zgodne z tym, co jest w projekcie, atestem i tak dalej. Tak, nie wracam do udawania, że tak i tak robimy. Tu muszę dać przykład. Urzędu Gminy Poświętne było kiedyś robione ogrzewanie, proszę Państwa. Ja sam się dziwiłem, bo to nawet było mniej jak połowa pieniędzy i to naprawdę za niewielkie pieniądze żeśmy zrobili. Facet udowodnił mi, że ja w ogóle chciałem go odrzucić. Gdzie to takim takim? Ale facet przyszedł, że jestem jedynym przedstawicielem Bundesrusa na kraj i ma takie ceny i zrobił ogrzewanie i piec, stawił wszystkie grzejniki i to poszło naprawdę za śmieszne pieniądze. Tak jest w tych wypadkach. Oczywiście musimy się bardzo mocno pilnować, bo niektóre ceny czy oferenci różnie kombinują, żeby wygrać przetarg. Tu trzeba niestety się pilnować, żadnych zamienników, chyba że jakiegoś
jakiegoś materiału już nie produkują, ale to w niewielkich ilościach, jakieś złączki albo coś tam, ale to są niewielkie, te, gdzie podpisuje się pod zmianą i projektant, i inspektor nadzoru. Jeżeli chodzi o, o ile dobrze pamiętam, bo mówię tej chwili z pamięci, żeby znów nie zełgać, bo ktoś mi zarzuci, że ten, chyba tam chodzi o 350 metrów, tam był projekt, mieliśmy całą dokumentację i ten zresztą tutaj z radnym rozmawialiśmy, że jak tylko nadarzy się okazja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to dokończymy tą drogę i Laskowizna już będzie miała nawierzchnię asfaltową, by nami w stronę Poświętnego wyjazd utwrdzony, dlatego że wyjeżdżać tam bez przerwy, tam jest tłuczeń w podbudowie, jak po tych deszczach albo na wiosnę, bez przerwy trzeba poprowadzić, bo to się wybija. No nie ma co ukrywać, asfalt się położy, przeważnie kładziemy 4 i 3 cm, to jest 7 cm i to jest starczy na bardzo, bardzo długie lata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo się zdziwiam, że pan Żuchaty zadaje pytanie. Dobra, proszę Państwa, są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Jeszcze chciałbym się pytać. Jaki kosztorys? Odnośnie działu 600, jak Pan wspominał, został ukończony most w Turzu, a poprzez budowę mostu zostały tak naprawdę zniszczone drogi w Turzu gminne. Tak samo i droga w Policy. Droga powiatowa została zniszczona całkowicie. Tak, ale tutaj chyba mamy informację, że ta droga będzie remontowana. Tak, zapewniam. Szanowni Państwo, ja tu nie chcę za dużo mówić, bo jest i obiecywać, i wypowiadać się za starostę, a poza tym tutaj jest pan Rafał Ory, który zaraz napisze, że coś gmina nie chce zdradzać na razie. Negocjacje trwają, tak, na pewno coś tam w Woli Cygowskiej, nie wiem jakim tylko zakresie będzie robiony. Jeżeli chodzi o tutaj, no planujemy, robimy już w tej chwili kosztorys na tę zniszczoną drogę, jeżeli chodzi o duże stróżki, tą nawierzchnię asfaltową. Ona nie jest za szeroka droga, jest wąska droga, więc tam aż takich kosztów nie będziemy sobie podrażać, ale wszystkie dokumenty w tej chwili przygotowujemy. Dziękuję bardzo. Może jeszcze proszę. Chciałbym zapytać o to, jak to jest z tymi wnioskami, które się składa gdzieś na inwestycje, zmiany budżetowe. Czy gmina tak w jakiś taki specjalny sposób tutaj trzeba napisać, bo są jednak te wnioski niektóre respektowane, a zmiany są wprowadzane, na przykład to oświetlenie ręczanie koron, bo ja tutaj przez te kilka sesji słyszałem różne wnioski o naprawie dróg i tak dalej, i różni z różnych miejscowości radni składali takie wnioski i akurat tutaj takie się pojawiają zmiany. I teraz pytanie właśnie, czy na przykład są jakieś kryteria, czy to trzeba znać te kryteria, jak to jest, że wójt akurat jedne wnioski przymierzył, a drugich nie. I pan się nie zapyta, to jak w tej zasadzie ja złożyłam wniosek. Do października składa się wnioski, a ja te wnioski jeszcze, to już składam trzecią kadencję. Chciałem zapytać o taką konkretną sprawę, bo państwo mówią, że te rozmowy z Mobilisem się zakończyły pozytywnie dla gminy i że ten transport będzie, tylko że będzie ta kwestia tutaj tego... Ale to może będziemy o tym, bo to akurat nie w tej uchwale, nie? Porozmawiamy sobie na wiele. Proszę bardzo, na temat uchwały. No czyli jak to jest, że na przykład tutaj wójt uznaje, że oświetlenie kolno-ręczaje jest ok, a na przykład naprawa jakiegoś tam fragmentu drogi nie? Szanowni Państwo, przeważnie naprawiamy wszystkie drogi, nie ma problemu. Jeżeli w zakresie remontów to się mieści, to na pewno tak. Jeżeli ktoś mi powie, że mam naprawić 3 km drogi, położyć 8 cm na wierzchni asfaltowej, to no, będzie to ciężko potraktować jako remont. Niestety to już chodzą grube pieniądze. Jeżeli chodzi o zwykłe remonty, tak, naprawiamy, cały czas naprawiamy, bo to bez przerwy się psuje. To przepust, to ten ostatnio też duży przepust naprawialiśmy, o ile dobrze pamiętam, ręczaje polskie nowe, bo tam zalewało ręczaje nowe. Ręczaj nowe i tam nie było wyjścia, zdjęcia są zresztą porobione, to nawet mieszkańcy zgłosili do zarządzania kryzysowego, bo podchodziła woda pod stodoły, niestety taka woda była i ten przepust chcieli, byśmy może nie chcieli wydawać tych pieniędzy na co inne przeznaczyć, ale no są takie sytuacje, gdzie no po prostu trzeba wyjąć, zrobić i zamknąć sprawę, żeby było po prostu bezpiecznie.
Jeżeli chodzi o wniosek pani Jolanty Sołańskiej, pani Jolanta Sołańska też tu składa wnioski. Zresztą jak jestem, czy na zebraniu strażackim, czy na zebraniu z mieszkańcami, kilkakrotnie był poruszany ten problem. Ja tam nie bardzo chciałem się ugiąć, bo i tak idą wodociągi, ale mieszkańcy tu naciskają, że jest bezpieczeństwo. To nie jest wniosek, który był złożony dzisiaj i został zaakceptowany. Zgadza się, to już 3 lata czekamy na realizację tego wniosku. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam uchwałę. Uchwała nr 22/180/2017 Rady Gminy Poświęty z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 211-212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Poświęty uchwala co następuje. Paragraf 1. I wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświęty na 2017 rok. Ustęp 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 581 050 groszy zgodnie z artykułem z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 688 293 74 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W tym zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. Ustęp 2. W wyniku dokonanej zmiany uchwały budżetu na 2017 rok dochody ogółem 25 635 443 zł 49 groszy, z tego dochody bieżące 24 699 861 zł 99 groszy, w tym zadań zleconych 8 450 045 zł 87 groszy, dochody majątkowe 6 645 581 zł 50 groszy, wydatki ogólne 28 552 547 zł 73 groszy, z tego wydatki bieżące 22 760 zł 369 zł 73 grosze, w tym zadań zleconych 8 450 045 zł 87 groszy, wydatki majątkowe 5 792 178 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustęp 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 207 104 zł 24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z litera A planowanej do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 715 501 zł 30 groszy, litera B wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 491 602 94 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 493 712 24 groszy, z tytułu A planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 715 501 zł 30 groszy, litera B wolnych wniosków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 778 210 zł 94 grosze, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 286 608 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 2 715 501 zł 30 groszy. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 715 501 zł 30 groszy. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne
Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ja myślę, że pani skarbnik tutaj nam bardzo obszernie przedstawiła to uzasadnienie, także nie będę go czytał. Przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? 15 głosów za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświęte na lata 2017-2027. Czy są jakieś pytania? Ja mogę powiedzieć krótko, że w związku z tym, że zawsze wieloletnie prognozy należy uaktualnić do zmian w budżecie, czyli jeżeli my zwiększamy czy tam zmniejszamy deficyt, automatycznie zmienia się kwota długu, zmieniają się w kolejnych latach kwoty prognozowanych spłat. No i przede wszystkim te pozycje bieżące danego roku, czyli dochody ogółem, wydatki ogółem, wzrost tutaj dotacji celowych, czy zmiany w wydatkach inwestycyjnych w załączniku drugim, to wszystko wymaga uaktualnienia do zmian w budżecie, dlatego te zmiany są podejmowane. I no, tak jak też mówiłam, jeżeli Państwo macie materiały z wieloletnią na dany moment roznoszenia tych materiałów, a później jeszcze też dochodzą jakieś zmiany w budżecie, to również w tych pozycjach te zmiany będą uwzględnione. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przeczytam uchwały. Uchwała nr 22, łamane na 181, łamane na 2017, Rady Gminy Poświęte dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświęte na lata 2017-2027. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 226, myśli 228, artykuł 230 ust. 6 oraz artykuł 243, myśli 238 uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwale numer 17 łamane na 142 łamane na 2016 Rady Gminy Poświęte z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany. I 1. Załącznik numer 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. 3. Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Poświęte. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani skarbnik nam objaśnienie przedstawiła. Przechodzimy do głosowania. Kto z panów jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? 15 głosów za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tak jak wcześniej zapowiadałem, przed tym punktem 16, który wprowadziliśmy do tego, ogłaszam przerwę. Proszę bardzo o uzupełnienie tej uchwały i będziemy ją podejmować już po przerwie. Dziękuję bardzo.